Dzień dobry, szanowni widzowie. Maciek z tej strony z firmy Mavkar. A dzisiaj dla Was przygotowałem coś z puli Mavkar Classics, czyli jest to Mitsubishi Colt. Jak dobrze pamiętam, jest to piąta generacja, bo te wozy chyba zaczęły wychodzić nawet w latach 70. Więc długo, długo je tukli, a teraz nawet coś przeczytałem, że wychodzi Clio ze znaczkiem Mitsubishi i nazwali to Colt. Ale tu jeszcze mamy starą, dobrą, piątą generację, która była produkowana w Japonii. W tym wozie jest to wóz poliftowy, siedzi silnik 1.3 benzyna, 82 konie, bardzo przyjemna i żwawa jednostka. I zaraz tam, jak go nagram dookoła, pokażę Wam, jak ten wóz prezentuje się pod maską. 2000 rocznik, 24 lata, manual pięciobiegowy z bardzo według mnie niskim przebiegiem, bo ma tylko 177 tysięcy. Jakby robił dychę rocznie, miałby 240, czyli tu można powiedzieć, że robił koło 6-7 tysięcy. Więc według mnie bardzo, bardzo dobry wynik. No i też czuć nim podczas jazdy, że jedzie się tym wozem przyjemnie. Nie buja go, opony są ładne, klocki, tarcze w porządku. Technicznie zawieszenie też bez luzów, no i motor też ładnie pracuje. Więc ktoś myślę, że się jeszcze pocieszy, a jest wielu, wielu fanów japońskiej starej motoryzacji, bo przede wszystkim była niezawodna. Jedyny problem, co te wozy miały, to blacharka, korozja. Tutaj jak widzicie jest ładnie, nawet ten lakier prezentuje się dobrze jeszcze mimo 24 lat i jakiejś niskiej ceny, która będzie za ten pojazd. Z cech zewnętrznych co macie, z tyłu wydech remusa, ładnie chodzi, tak fajnie. I jeszcze, tak jak widać, przeciwgielne. A stylistycznie zawsze mi się ten wóz podobał. Za dzieciaka to był chyba pierwszy samochód, jaki obejrzałem używany u handlarza. Chciałem go kupować, ale wtedy naprawdę miał tamten tragiczne progi. Ten jest ładny, bo do tej pory cały czas był jeszcze użytkowany w Niemczech. Od boku wiele osób ten samochód myliło z Civiciem piątej generacji i nie dziwię się, bo jest dość podobny. Civic był tak samo mniej więcej zbudowany jak ten wóz, tylko z tyłu miał lampy w poziomie i chyba niżej poprowadzono linię szyby. Ten tył też się może podobać, bo to taka masywna dość dupka, jak spojrzycie, proste takie kąty na końcach lamp i wydaje się naprawdę dużo większy, tak opisywałem Wam kiedyś Galanta, też zastosowali podobną taktykę przy robieniu stylizacji tego wozu. Czy coś jeszcze warto o nim wspomnieć? Powiedziałem Wam o technice, wyglądzie, silniku. Chyba nie, już przeżyłem go dwa razy dookoła. Progi ma zdrowe, można go za nie podnieść, więc to jest też duży plusik. Jeszcze Wam muszę nagrać klimacik lat 90. Tego już nie znajdziecie w nowych samochodach. Możecie sobie wyciągnąć antenkę jak daleko chcecie. Bajerek buja się fajnie. Patrzcie, drodzy widzowie, jak ten wóz wygląda pod maską. To już Wam kiedyś opowiadałem na filmach, że takich rzeczy jak przy niski przebieg nie podrobicie pod maską. No bo przy wyższych przebiegach po prostu to się wszystko wypala. To się robi takie matowe. No to jest ciężko podrobić, żeby na przykład głowica wyglądała w taki sposób jak tutaj, czy nawet ta blacha, bo nie sądzę, żeby ktoś przy kolcie za parę groszy dokupował wszystkie nowe rzeczy. Zobaczcie, jak tu się prezentuje, nawet ładnie skrzynia i reszta. Widać, że chłodnica też jakaś w miarę świeża. Tutaj ten stalowy kolektor wydechowy też wygląda dobrze i naprawdę trzeba przyznać, że pod maską bardzo, bardzo ładnie, lepiej niż w niejednym wozie droższym. No i też sporo miejsca, zobaczcie, tutaj wszystko sobie wymienicie od ręki, do niczego nie ma utrudnionego dostępu. Nagrajmy książkę, za dużo jej to i tak nie ma. Proszę, w 2003 miał 61, dobrze mówię? Tak. A w 2004 nie wiemy ile miał i na tym chyba jest z książki tyle. I coś tam jeszcze, jakieś pierdółki chyba od wydechu tutaj macie, proszę bardzo, od Remusa Sport Auspuff. Dobra, opowiem Wam o środku, bo te środki dość niezłe. Proszę bardzo, deska, niby plastik, ale to jest, jak widzicie, lekko miękkie i te plastiki nieźle się trzymają po tylu latach. Ja to w ogóle taki trochę fan, bo jestem starego Mitsubishi.
więc pewnie będę dużo zachwalał. Tak prezentują się boczki, dość estetycznie, z tyłu miejsca sporo, ale wiadomo, nie jest to zbyt duży samochód. Tutaj fajnie pomyśleli, bo takim ala to okręgu chcieli wszystko zamknąć. Macie tutaj oczywiście regulacje od nawiewów, przyciski, tak zwane praktycznie samy wygląd jak w Toyocie zegar. Fajnie mi się podoba to, że poprowadzili tą linię tutaj takim jakby półkolem. Klimatyzacja w tym wozie działa mimo tylu lat. Spójrzcie, będziecie słyszeli teraz jakiś załącz elektromagnes. Dobra, wyłączmy nawie, żeby nam nie przeszkadzało. Radio mamy oczywiście z epoki. Nie wiem, czy jest z MP3, czy nie, ale macie AUX-a, więc możecie sobie telefon podłączyć. Tutaj popielniczka, jak widać, nie było palone. Termometr dodatkowy. Miejsce na kubeczki jest. Proszę bardzo, tu kolejny schowek. Ten mieszek też nie zniszczony. Tu kolejne jakieś miejsca. Ręczny. Cóż jeszcze? Schoweczek na jakieś przeważnie najczęściej płyty CD mieściły. Dalej, kierownica, spójrzcie, naprawdę ładnie utrzymana, niepoździerana, nie brakuje w niej jakiegoś wyrwanego części plastiku, manetki. No i licznik, prosty, czytelny, ale podoba mi się, że fajnie na czerwono zaznaczyli te wskazówki. Dodam wam jeszcze w gazu i zobaczycie sobie, jak ten remus pracuje. To się ładnie wkręca, więc to nie jest duży problem. Elektryczne dwie szyby, elektryczne lustereczka, proszę. Myk, myk, działa. Drugie też działa. No i co, przyciski od przeciwgielnych. Ładnie to jest skomponowane, nic nie jest tak walnięte na odwal się. To jest takie dość śmieszne, bo taki wielki przycisk do ściemniania i zwiększania jasności zegarów. Tu miejsce na monety czy kolejne szpargały. I tyle. Boczek prezentuje się tak. Drugi też jest, nie jest odklejony. No i sufity macie czyściutkie. Czy coś jeszcze warto o nim powiedzieć? Chyba nie. Ogólnie przyjemny samochodzik. Myślę, że ktoś się z niego jeszcze pocieszy. I mogę wam dodać na tyle, że jak się film wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie sobie kanał. Macie pytania, to może być to komentarz. Możecie je zadać przez media społecznościowe, takie jak Mavkar Auto na Instagramie, czy też na Facebooku. Pamiętajcie, że wszystkie auta u mnie są opłacone. Jeżeli nie macie tego samochodu, jak dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, podrzucę go wam na lawecie. Ale jeszcze oczywiście dodam, że na ten samochód, ponieważ jest powyżej 20 lat, nie mogę wystawić gwarancji, ale obstawiam, że i tak by nikt jej nie brał, bo to jest dość duży procent wartości pojazdu. Chcecie jeszcze obczaić, co jest na powystawione u mnie? Wbijcie na mavkarautomoto.pl, bo teraz na podczas lata będę wystawiał trzy tańsze samochody. Będzie Ford Fiesta z 2003 roku, pięciodrzwiowy, i potem Deucalos mojego ojca. Więc jakby to Mitsubishi się sprzedało, to coś wam jeszcze wymyślę w zastępstwie tego. Czy powiedziałem wszystko? Chyba tak. To by było na tyle. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć.